jak znam ciebie, to jesteś wściekły na siebie. O dziwo nie. O dziwo nie. Bo jakoś po szybkiej analizie, no nie odczułem, żeby ten skok był jakoś zły. I tutaj się właśnie trochę zdziwiłem, że tych metrów zabrakło, bo skok moim zdaniem był na dużo więcej metrów niż uzyskałem. Czy jest złość? Jest radość, że mogłem poskakać, a jest złość, że jest miejsce i metry, jakie są. Od lat pracujesz nad sferą mentalną, ale na to, co wam zgotowano tutaj przez ostatnie dwie doby, na to się chyba nie da przygotować w żadnym scenariuszu. Tak, no nie, na pewno da się jakoś przygotować. Myślę, że tutaj emocje nie zagrały u mnie góry, że tak powiem, nie zapanowały nade mną. No, mogę powiedzieć, że ciężki konkurs. Liczyłeś na więcej po tych dwóch skokach treningowych, czy takie myśli nie wkradają się u takiego zawodnika? Na pewno myślałem na więcej, bo poprzedni skok był zepsuty. Byłem 24, a teraz na odczuciu miałem, że był lepszy, a jestem dużo dalej. No coś mi tutaj nie pasuje. Czy skoczyłeś, czy byście nie skakali? Dla ciebie turniej, jak chodzi o generalkę, pewnie się kończy. No, ale to nie koniec zabawy, no bo kolejne Puchary Świata przed nami i co, trzeba robić swoje. Tak, dokładnie. Tutaj każdy start się liczy. Każdy start Pucharze Świata się liczy. I ciężko się nie cieszyć z tego, że jest możliwość skakania. Oliwa, sprawiedliwe jest takie poczucie, że sport wygrał? Tak, że sport i to, że my walczyliśmy o to, żeby skakać, to jest takie poczucie, że no daliśmy radę. Daliśmy radę i walczyliśmy o to, żeby skakać. A jak ty się czujesz w takiej sytuacji, kiedy Ministerstwo Sportu, premier naszego kraju staje za wami murem? Czujecie swoją pozycję pewnie w kraju? No tak. Szczerze to powiedziawszy, to nie wiem dokładnie, kto się tam angażował, ale dziękujemy bardzo, bo wiem, że tam związek na pewno podziałał, cały zarząd. A jak to dokładnie za kulisami wyglądało, to nie wiem.